Gimnazjum nr 1 w Łukowie po raz kolejny zorganizowało Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Ta cykliczna impreza skierowana była zarówno do uczniów gimnazjum, jak i do mieszkańców Łukowa. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej zainaugurowała debata oksfordzka. We wtorek odbyła się debata oksfordzka w Urzędzie Miasta. Uczestniczyły dzieci z naszego gimnazjum. Zawsze są chętne do debaty. Od któregoś roku właśnie jest to, cyklicznie wpisała się debata w Dni Kultury Chrześcijańskiej, więc w tym roku też. Dzieciaki lubią się wypowiadać, mają swoje zdanie, może nie na wszystkie tematy, ale na wiele. No i my korzystamy z tego, że one chcą się tak wypowiedzieć i chcą publicznie też wystąpić, bo to na pewno jest jakaś trema, stres, także przygotowują się do publicznych wystąpień. Po debacie, która odbyła się w sali konferencyjnej, było też spotkanie dla osób dorosłych, dla mieszkańców Łukowa, bo Tydzień Kultury Chrześcijańskiej toczy się nie tylko w szkole. Zgadza się. Staramy się wyjść do mieszkańców miasta i w tym roku było takie spotkanie, konferencja Stop Seksualizacji Dzieci, która odbyła się w środę o godzinie 19 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. No i to spotkanie miało na celu przedstawić zmiany, jakie wprowadza Światowa Organizacja Zdrowia, chce wprowadzić, tak, w krajach Unii Europejskiej, jak to, na czym te zmiany konkretnie polegają i jak to wszystko ma wyglądać. Chodziło tutaj o wychowanie do życia w rodzinie, które do tej pory jest prowadzone, a tą edukację seksualną, jaką Światowa Organizacja chce wprowadzić, tak? Więc te różnice, te zmiany, chcieliśmy się z nimi zapoznać i dzięki uprzejmości pana doktora Grzegorza Wicza z Warszawy mieliśmy okazję wysłuchać, na czym polegają te zmiany, tak, i co to w ogóle jest ta seksualizacja dzieci. W tym roku zaprosiliśmy więźniów z zakładu karnego w Zamościu. A to, co oni powiedzieli, będzie taką przestrogą, dlatego że oni w większości mówili o tym, że dużo złego się stało po alkoholu, tak, więc oni tutaj przede wszystkim mówili o tym i każdy z nich miał na sumieniu jedną osobę, tak, która już nie jest wśród żyjących, te osoby po prostu nie żyją, w związku z tym mówili nam o tym, co zrobić, żeby zapobiec takim wydarzeniom i sytuacjom. No i myślę, że szokujące było to, że to w jaki sposób przedstawili konsekwencje swoich czynów, tak? Więc spotkanie trzygodzinne, cisza na sali, a podkreślam, że jesteśmy szkołą gimnazjalną, w związku z tym dzieciaki w tym wieku, myślę, że jeśli byłoby spotkanie nudne, po prostu zrezygnowałyby, tak? Czy w momencie, kiedy kończą im się zajęcia, wyszłyby z sali, tak? One jednak zostały do końca, nawet po zakończeniu swoich zajęć. Bardzo wartościowe spotkanie, myślę, nie tylko dla nauczycieli, ale też dla uczniów. Nie obawialiście się, że to będzie dla młodzieży tak duży szok, bo jak tutaj zestawić więźnia, który ma wyrok dożywocia, z uczniem gimnazjów? Nie, mieliśmy już doświadczenie zapraszania więźniów, dlatego że 4 lata temu byli u nas więźniowie z zakładu karnego w Zamościu, właśnie z księdzem kapelanem, księdzem Tomkiem Świernikiem, i ten sam kapelan przyjechał do nas z innymi więźniami w tym roku, także mniej więcej wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać, natomiast no myślę, że to jest właśnie o tyle szokujące i tak bardzo prawdziwe, że dzieciaki bardzo pozytywnie odbierają to spotkanie. Na zakończenie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej była nauka tańca. No tak, z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozyskaliśmy środki i dzięki temu uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w nauce walca, którą prowadzili państwo Anna i Jan Jaroszyńscy z Siedlec. Efekty prac, dlatego że one jeszcze trwają w dalszym ciągu, będzie można zobaczyć na zakończeniu roku 27 czerwca, także zapraszamy do obejrzenia, zobaczenia wyników pracy pana Jana i pani Ani. Na zakończenie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej uczniowie gimnazjum wzięli udział w festynie rodzinnym, który odbył się w Parku Miejskim. Włączyli się tym samym w imprezę organizowaną przez Wspólnotę Jana Chrzciciela i Urząd Miasta. Tam nie ma głupich ani mądrych, nikt na tronie tam nie siedzi. Na tronie tam siedzi.
Na słowa tobie chęć. Jest wiele, wiele dróg, którą ja. A gdzie ty? A ja wiem, że drogi wiodą ku, a szczęście jest tu, tu gdzie raz po raz nas dotyka, zmienia nas płomień miłości. Tu gdzie trzy po trzy gada się do jasnych złóż z czystej radości. Tu wybaczać można to, co niewybaczalne jest. Tu nie musisz krzyczeć, bo jest ktoś, kto słucha cię zawsze. Bezpiecznie możesz być jak ptak, jak kwiat. Marzenia możesz wić jak wiatr, odpocząć w cieniu słów, które znaczą, że coś musi skończyć się, by coś zaczęło się, coś najlepszego. Thank you.
Rodzinny festyn w parku zakończyła strefa młodych. Przed publicznością wystąpił Dobromir Makmakowski. Śpałem, wylądowałem na ulicy, wychodziłem na osiedla, boksowałem dużo. Chodziłem i walczyłem z zawodnikami na głowę, mówiłem, chodź, będziemy się bili na głowy. Po co na pięści? Lepiej być głupcem. Do tego stopnia, że któregoś raz na awanturze mało nie zamordowałem człowieka. Ja powiedziałem, mi się nie chce żyć. Nie chcę żyć w środowisku ludzi, którzy non stop uniżają sobie od frajerów i cwelów. Nie chce mi się. Masz swoje 5 minut na osiedlu, a potem co? Albo kryminał, zakład dla psychicznie chorych, albo cmentarz. Ja już nie chcę agresji na tym świecie. Ciągłych kłótni, wojen, wiesz. Chodzisz jak utank, prężysz się. Zakładasz kaptur i robisz z siebie kogoś, kim wcale nie jesteś. I Bóg, usłyszałem głos. To nie była schizofrenia, to był ktoś, kto mnie stworzył. On mówił do mnie w miłości, mówi, jak przekroczysz granicę, to ci nie pomogę. Pójdziesz do kryminału i będzie po wszystkim. Ja mówię, Boże, zmień mnie, bo staję się chorym człowiekiem. I tak się stało. Zacząłem czytać Biblię, zdałem maturę na piątkach. Spotykałem cwaniaków, co w życiu mieli wszystko, a narzekali na Pana Boga. Tatę, mamę mieli wszystko. Oni non stop mówili, że Boga nie ma. Ja mówię, wy macie za dużo w tyłku. Wam się w głowach powywracało, mówię. Ateiści. Jak można być ateistą w naszych czasach? Jak widzisz drzewa i niebo? To jest absurd. Nie ma pomyłek na naszym świecie o swoim organizmie. Co wy o nim wiecie? Masz piękne oko i nos boksera. Niech płynie nawika do ciebie szczera. Szperam w książkach od lat wielu. Pan Bóg swoje dzieci prowadzi do celu. Pozdrawiam ludzi, ej Bukowie. I Panie Boże, proszę Cię o podpowiedź. Szczęście wstrzymy, nie ma obawy. Pan Bóg nie szuka z wami toksycznej zabawy. Chcę ci powiedzieć, że był tam w szpitalu, gdy twoja mama tańczyła jak na balu. Kiedy płakała, kiedy zobaczyła ciebie, kiedy jako bobasek ona czuła się jak w niebie. Kiedy tuliła i karmiła piersią, dziś zapiera się to dzieciom. Dziewczynka chłopiec, chłopiec dziewczynka. Chłopiec, czyli równa się szminka. Was leży taka moc, aby zatrzymać nadchodzącą noc. Coraz bardziej diabeł się panoszy. Kuczę coraz więcej kloszy. Bo Kościół milczy żywego Boga. Trzeba stanąć, wiesz, w końcu na nogach. Pozdrawiam dziewczynkę, fioletowa gumka. Idziemy dalej, dla mamy to duma. Suma, summarum, piątka dla ciebie. Żyj i czuj się jak w niebie. Składałem wiersze od 12 lat. Modliłem się o to, żeby cały świat mógł zrozumieć, jak Bóg kocha człowieka. Jak tatuś na was wszystkich czeka. Każdego dnia Bóg mówi, spójrz na krzyż. To dzięki niemu dziś ja patrzę wzwyż. To na tym krzyżu umarł jego syn, abyś ty w zgodzie mógł żyć razem z nim. Patrzyłem na łzy Jezusa. Kumple mówili, wyślij go do lamusa. Wbijałem gwoździa kolejny dzień, aż zrozumiałem, że to ja powinienem wisieć na tym drewnie. Wiesz, możesz potraktować to bardzo pobieżnie. Obudź się, młody człowieku w tym mieście. Przestań żyć w głupoty areszcie. Pozdrawiamy tłum ludzi młodych. Wejdź w końcu na wiary zgody. Mamy cel, mamy pasję i słowo, abyś pracował dzieciaku żywą głową. Kozacki gok, japoński taki. Pewnie mówią ci, ej, fajne chłopaki. Kozacki gok, kółko masz w uchu. Nie zdradź dziewczyno duchowego suchu. Bo coraz więcej próżności w człowieku. Żyjemy tylko w seksualnym ścieku. Gender i inne bzdury. Słucham tego i nie staję się ponury. Mam kozacką córkę, kozacką żonę. Moje życie miłością jest zarażone. Wiem, dokąd zmierzam dziś i dlaczego z moim Bogiem chcę w tym życiu iść. I jeszcze jedna rzecz na koniec, po to abyś wybierał życie, a nie po to abyś zrozumiał, jeden żyjesz raz. Goni was wszystkich zegarka czas. Możesz lekceważyć swój każdy dzień. Za parę lat będziesz żył tylko jak cień. Kumpel ci powie, zgarnij pucha, a twoja pania w środku będzie sucha. Słuchaj tego, co się dzieje. Jestem tu po to, aby zasiać nadzieję. Abyś zrozumiał, stoję tu w imieniu Boga. Ja, moich przyjaciół załoga. Mija nam czas, żyjemy tylko raz. Nie zmarnuj tysiąca szans. Pozdrów matule, nie bądź szule. Podziękuj ojcu za spódnie i koszulę.
Nie bądź gówniarzem ze swego osiedla, zanim trafisz do głupoty pierdla. Nie mów na mamę, stara i stary, załóż dzieciaku miłości okulary. Twoja mamusia zmieniała ci pieluchy, kiedy byliście, żyliście jak karaluchy. Ja mam córeczkę, 16 miesięcy, jest dla mnie droższa niż tysiące pieniędzy. Musisz zrozumieć, żyjemy raz, szanuj ich, macie na to jeden czas. Ja was pozdrawiam, Łuków, miasto, mówimy o miłości naprawdę, jasno. Ej, pozdrów się mamę, słowo kocham, dziękuję. Goi w nich ranę, wy nawet nie wiecie ilu z nich płacze, kiedy ty jako gówniarz po osiedlu skaczesz. Nawet nie wiesz, ilu z nich woła do nieba, proszą dla ciebie o kawałek chleba, abyś zrozumiał, że jesteś młody. Na miłość mam kozackie powody. Wchodzę na schody, widzę małe dzieci, to dzięki waszym rodzicom wasze serce świeci. Bóg dał ci nosek, kozackie ucho, nie żyj, niech w duszy nie będzie głucho. Niech Bóg błogosławi dzieci, niech wam słońce Pana ciągle świeci, czas leci. Niech każdy z was dorasta, głupotą słowom ciągle mówcie basta. Mama to mama, tata to tata, mówiąc stary, w sercu jest strata. Ja błogosławię tłum ludzi w Łukowie. Panie Boże, proszę ciebie o podpowiedź. Dziękuję za to, że oni chcą słuchać. Idź powiedz ziomkom, to nie jest sprawa głucha. Przekazuj na osiedlach i w całym kraju, że warto żyć na miłości haju.